Kochani, Wszechmogący Bóg, Pan Panów, Król Królów, Stwórca Wszechświata, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I dlatego każdy z nas ma w swoim sercu głębokie pragnienie miłości i głębokie pragnienie wolności. Każdy człowiek chce być wolny. Niektórym wydaje się, że są wolni, a tak naprawdę to, co prezentują w swoim życiu, na dodatek ta niezależność jest oszustwem. Dlatego czy człowiek nie jest niezależny? Człowiek może być albo zależny od Boga, albo zależny od diabła. Wszechmogący Bóg stworzył cię na swój obraz i podobieństwo. I tylko w nim jest prawdziwa wolność. Dlatego, że wolność, którą rozumie jako wolność ten świat, jest bardzo krucha. Bardzo krucha. Tutaj obok jest spotkanie ludzi z Białorusi, którzy walczą o swoją wolność. Ale to jest wolność z tego świata, to jest wolność, która jest bardzo krucha. Dlatego, że dziś jest jeden dyktator, a potem może przyjść kolejny dyktator, a potem może przyjść kolejna choroba, a potem może być kataklizm. Co to jest wolność? Co to jest wolność? Wolność, ta prawdziwa wolność, to jest zależność od żywego Boga. Wolność przychodzi wtedy, gdy poznajesz Jezusa Chrystusa. Wolność przychodzi wtedy, gdy się przed Nim ukorzysz i uznajesz, że potrzebujesz. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to jesteś niewolnikiem, ale kogoś innego. Jeżeli nie uzależnisz się od żywego Boga, to jesteś niewolnikiem diabła. Czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie? Czy tobie się to podoba, czy nie? Tak po prostu jest, tak mówi słowo. Ale możesz należeć do stwórcy rzeczy. Możesz należeć do potężnego Boga. Ten potężny Bóg może być twoim ojcem. Ten potężny Bóg może być twoim tatusiem. Ale jest jeden warunek. Musisz się obmyć w krwi Chrystusa. Musisz się obmyć w krwi Chrystusa. To jest warunek. To nie wystarczy, że On oddał za ciebie swoje życie na krzyżu. Musisz to wziąć. Musisz powiedzieć: Jezus, ja tego chcę dla siebie. Ja wierzę w Twą śmierć i zmartwychwstanie. Ja teraz Ciebie czynię moim Panem i Zbawicielem. I jeżeli to zrobisz, to będziesz prawdziwie wolny. I to nie będzie wolność z tego świata, ale to będzie wolność na wieki. To będzie wolność w Bogu żywym. Dochodzi się tylko przez Chrystusa. Prawdziwa wolność zaczyna się od Chrystusa. Każda inna wolność jest ułudą. Każda inna wolność jest na chwilę. Każda inna wolność przychodzi zadowolenie, które jest pozorne i jest przede wszystkim bardzo krucha. Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest wolnością. Jeżeli skorzystasz z tego, co On zrobił dla ciebie na krzyżu, to nawet w najtrudniejszych warunkach i nawet w najtrudniejszych okolicznościach będziesz czuł się wolny, bo będziesz miał wolność wewnątrz siebie. Będziesz miał wolność w swoim Będziesz miał wolność w swoim sercu i nie będziesz zależał od dyktatorów, nie będziesz zależał od żadnej policji, nie będziesz zależał od żadnych systemów politycznych, bo będziesz miał wolność w sobie. Jezus powiedział: kto przyjdzie do mnie i uwierzy we mnie, z jego wnętrza popłynie woda rzeki żywej. Z jego wnętrza! Wolność płynie z wnętrza wypełnionego Duchem Świętym. Wolność płynie z wnętrza wypełnionego Duchem Świętym. To jedyna prawdziwa wolność i ona zaczyna się od krwi Chrystusa. Dragi Jedurzja, ja ocień radasz, to wy zdjęcie wodnia. Ja wam chcę skazać, że spasiciel eta Jezus Chrystus, że tylko w nią spasienie, że tylko w nią swoboda. Wsio astalnoje eta diabolskaja łoż. Wsio astalnoje eta łoż. Jeśli kto to przyjmie od Chrysta, jeśli kto to radica zwyżę, budzie spasion. Спасение в Христе, спасение в Богу живом. Я вам хочу сказать, что надо сделать, чтобы быть спасенным. Нужно прийти к Богу, нужно поверить, что Иисус умер за тебя, что Он воскрес. Нужно принять Его своим Господом и Спасителем. Если ты поверишь в Него, если ты Его примешь как своего Господа, ты будешь спасенным. Это не пойдет по-другому. Это не пойдет по-другому. Только в Христе спасение, только в Нем свобода. Через Его кровь, через Его святую кровь спасение.
Я тебе прошу, я тебе прошу, ты подумай об этом всем, что ты здесь слышишь, потому что ты здесь не случайно, ты здесь не случайно, тебя сюда привел Бог, тебя сюда привел Бог живой, чтобы ты услышал о нем, чтобы ты услышал, что спасение в Христе, что он спасение, что он настоящая свобода. Ничего другого нету, ничего другого нету. Дорогие друзья, это слова жизни, это, что вы сейчас слышите, это слова жизни. Я хочу, чтобы эти слова звучали в ваших ушах не только сегодня, не только завтра, только до того момента, когда вы его принете как своего Спасителя. Аминь.